Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam na horoskop na tydzień 26. Dobry wieczór. Od 27 czerwca do 3 lipca. Dobry wieczór, witam. Instagram, witam. Facebook, dobry wieczór. Cześć, kochani, jak się czujecie? Jak Wasz weekend minął? Dobry wieczór, cześć Jadziu. Witam Was serdecznie. I zapraszam do Radio Ostrzeżeń na nowy tydzień. Dobry wieczór. Czekam chwilkę. Ja już nie mogę, dobra. Instagram, pozdrawiam serdecznie. Kochani, podwójna transmisja na Instagramie oraz na Facebooku. Dobry wieczór, chwilkę czekam. Chicago pozdrawiam oczywiście. Wiadomo, że jak tak późno, to Chicago będzie. Cześć kochani, jak się czujecie? Jak Wasz weekend minął? I kochani, powiedzcie, skąd mnie oglądacie? Skąd przychodzicie? Dobry wieczór. Włochy pozdrawiam serdecznie. Wszystkich Polaków na całym świecie przytulam mocno i pozdrawiam magicznie prosto z Amsterdamu. Dobry wieczór. Wielką Brytanię przytulam. Czekam chwilkę, kochani, i zaczynamy, bo ważny tydzień. Dobry wieczór. Upalnie u Was. No fajnie, to zazdroszczę. Frankfurt pozdrawiam. Dobry wieczór. Piszcie, skąd jesteście, będę chwilę pozdrawiać. Jeśli jesteś nowy, wpisz jedyneczkę, żebym wiedziała, że jesteś nowy. I rozgoś się tutaj. Dobry wieczór. New York pozdrawiam. Jak widać, specjalnie dla Was dzisiaj ta koszulka. Dobry wieczór, kochani. Jak się czujecie? Chicago dużo nas tutaj. Dobry wieczór. Jedyneczki już są. Fajnie. Jeśli jesteś po raz pierwszy, wpisz jedyneczkę. Rozgoś się tutaj. Dobry wieczór. Witam Cię na Facebooku oraz Instagramie, na stronie Wróżka Anna. Rozgoś się tutaj. I oczywiście wszystkich pozdrawiam gorąco, stałych fanów. Dobry wieczór Wam. Podkarpacie wita. Dobry wieczór. Pozdrawiam moje rodzinne strony. Jeszcze chwilkę i zaczynamy, kochani. Udostępniajcie, aby nas było więcej. Przypominam Facebook, proszę, i przypominam i proszę, aby nie wysyłać obrazków. Jeszcze chwilkę. Dzisiaj, kochani, od barana do ryb. Piszcie, skąd jesteście, znak zodiaku i miejscowość, z której mnie oglądacie. No co tam na niebie? Angie pisze. No zaraz powiem, co na niebie. Dużo się dzieje na niebie, bo duże emocje, jak czujecie zresztą. Fajnie. Wielkopolskę witam. Wszystkich Polaków z Polski oraz na emigracji. Witam serdecznie. Ale Was dużo nowych osób. Miło Was widzieć, kochani. No dobrze, kochani. Trochę ogłoszeń wcześniej. Witam wszystkich, fajnie. Dobry wieczór. Witajcie, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym tygodniu 26 tygodniu. Kochani, ciekawe to jest, dlatego że 26 oznacza karmę, także przeznaczenie. Karma dotyczy przede wszystkim sukcesu, władzy, pieniędzy i zdrowia, także ciekawie tydzień się zapowiada.
Ponadto, kochani, tydzień 26 od 27 czerwca do 3 lipca. Tydzień w energii nowiu księżyca w zodiakalnym raku. Stąd kochani, oczywiście już dzisiaj z tego miejsca zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie jutro ponownie na live ze mną, na transmisję na Instagramie oraz na Facebooku z okazji nowiu księżyca w zodiakalnym raku, który to będzie miał miejsce 29 czerwca o godzinie 4:52 czasu polskiego dla Warszawy. Dlatego też robię tą transmisję wcześniej, czyli jutro. I troszeczkę więcej wtedy Wam opowiem o tym nowiu księżyca i dowiedz się, co oznacza dla Ciebie ten nów księżyca w raku. I będą to informacje aktualne na następne 2 tygodnie. Ale wcześniej, kochani, zobaczymy, co w tym tygodniu szykuje dla nas los. Rady i ostrzeżenia od Tarota oraz aniołów również dzisiaj zapytam, co będzie się działo dla Was w tym tygodniu. Dużo Stanów, dużo Ameryki dzisiaj. Dobry wieczór. Dla Was dzień dobry jeszcze. Kochani, przede wszystkim powiedzcie, jak minął weekend, czy już czujecie tą taką emocjonalną, mocno energię nowiu księżyca, czy ona się już udziela, bo dokładnie od wczoraj, od niedzieli ta energia nowu księżyca może się mocno już udzielać, taka dosyć emocjonalna, dla niektórych smutna energia. Lecz wbrew pozorom będzie to bardzo, bardzo przyjemny nów księżyca dla Was. Wiolu, pozdrawiam Cię serdecznie. Wszystkich, którzy dołączają, witam serdecznie, zapraszam na rady i ostrzeżenia na nowy tydzień. Kochani, mój weekend wspaniale. Zwiedziłam Park Narodowy, piękny, Dachowe Veluwe na południu Holandii. I kochani, zrobiłam 40 km rowerem. Nie jeżdżąc od lat, wczoraj usiadłam po dłuższej przerwie i czuję każdy mięsień, który nie wiedziałam, że w ogóle takie mam. Także ciekawe. Natomiast jeżeli lubicie przyrodę, jeżeli lubicie, kiedy wiatr wieje Wam we włosy, piękne otoczenie, to zapraszam Was do Parku Narodowego Dachau Veluwe w Holandii na południu. Kochani, no dobra, kochani, zaczynamy. Chcę Wam powiedzieć parę dosłownie zdań ważnych na ten tydzień. Przede wszystkim nów księżyca w raku. Jak wiemy, rak rodzinny, emocjonalny i taki też będzie ten nów. Ponadto, ale o tym dowiemy się więcej jutro. Ponadto Wenus, nasza kochana, jedyna, błyszcząca, która odpowiada, planeta, która odpowiada za uczucia, za relacje, jest u bliźniąt. I tak, zakwasy są w takich miejscach, że nawet nie wiedziałam, że mogą być. No dobra. Kochani, także wracając tutaj, Wenus, nasza ukochana, u bliźniąt. I Wenus będzie nas trochę kusić do fantazjowania o relacjach w stylu: zajmij się mną, zaopiekuj się mną, ulecz mnie. Także ja jako byczek tutaj już od razu tonuję, także postarajcie się nie ulegać tym fantazjom, takim szukania osób do partnerstwa w stylu właśnie ulecz mnie, zajmij się mną, bo pamiętajcie, że przecież partner to nie rodzic, tak? Także i może przyjść zderzenie potężne z rzeczywistością, jeśli będziesz uzależniał po prostu swoje relacje od tego, czy ktoś Ciebie pomaga, ktoś, przepraszam, Tobie pomaga, czy ktoś leczy Ciebie, albo na przykład postanowisz sobie, że zacznę ćwiczyć, kiedy poznam nowego mężczyznę, albo zacznę się odchudzać, albo zrzucę używki, kiedy poznam kogoś
dziewczynę czy chłopaka. Także to właśnie Wenus bliźniętak będzie nas kusić do tego, aby tutaj mieć takie iluzje. Również będzie nam trochę przeszkadzać Wenus bliźniętak w tym tygodniu od tego, abyśmy zajęli się sobą, a to jest bardzo ważne, aby się sobą zająć właśnie w tym tygodniu, ale o tym trochę więcej już jutro. Ponadto, co jeszcze ważne, Neptun, czyli opiekun rybek, cofa się właśnie w rybkach aż do 4 grudnia. I jest to taki czas na przepracowanie swoich rozczarowań życiowych, ale też czas na rozwój spirytualny, na zainteresowanie się energią, spirytualizmem, tematami życia i śmierci, tematami przemijania, tematami duszy. Także Neptun w retrogradacji, w biegu wstecznym właśnie zaczyna właśnie retro w tym tygodniu i będzie nas zmuszał trochę do tego, aby przepracować swoje rozczarowania przede wszystkim, ale też zgłębić wiedzę tutaj swojej duszy. I oczywiście wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, jakie jest przeznaczenie duszy Twojej, co dusza ma dla Ciebie do przekazania, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, kochani, indywidualnego ze mną. Na co dzień, ja mieszkam w Amsterdamie, także na co dzień możesz osobiście spotkać się ze mną w Amsterdamie, w Holandii, a pozostałe osoby, które nie mogą przyjechać do mnie, to możemy umówić się na spotkania online. Kochani, wszystkie kontakty macie na Facebooku oraz na Instagramie, na głównej stronie Wróżka Anna. No i kochani, z okazji tego, że mamy nów księżyca w raczku, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na rytuały, oczyszczający rytuał z wszystkich klątw, uroków, złorzeczeń już 29, zbiorowy rytuał, także możesz jak najbardziej do niego dołączyć. Wrzucę Wam jeszcze post na ten temat, no i oczywiście wszelkie rytuały indywidualne. Jeszcze jest miejsce, jeszcze jest czas, jak najbardziej na to, abyś dołączył i skorzystał z tej energii. I zachęcam Was bardzo do skorzystania z tej energii nowego księżyca w zodiakalnym raku, dlatego że ten nów służy głównie temu, aby wybaczyć, aby rozpuścić to, co boli i odciąć się od tego raz na zawsze. Także na wszelkie rytuały tutaj odcinające, oczyszczające, ochronne, zapraszam Was w tym tygodniu bardzo, bardzo serdecznie. Natomiast osoby, które chcą skorzystać z sesji tarota, to kochani, najbliższe terminy u mnie na sierpień, także jeżeli chcesz jeszcze skorzystać, to im szybciej, tym lepiej, kochani. No dobrze, kochani, Patrycjo, dziękuję Ci bardzo serdecznie, pięknie mi tutaj piszecie, jednym okiem widzę, kochani. No i zaczynamy od baranka do rybek. Przypominam Wam, że jutro transmisja z okazji nowiu księżyca w zodiakalnym raku. No i raczki będą wtedy pierwsze oczywiście. No dobrze, kochani, zobaczymy, co ten karmiczny tydzień dla nas przyniesie od baranka do ryb. Czy baranki są gotowe? Zobaczymy również, jakiej energii przeznaczeniowej będzie dla nas wszystkich ten tydzień. Ale serduszkujecie Facebook, cudownie. Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Jaka energia tego tygodnia? No, wielu z Was chyba będzie na wakacjach. Energia wisielca. Co to znaczy? Nic, w ogóle nic dziwnego. To bardzo jakby tutaj jest kompatybilne z tym, co przynosi nów księżyca w raczku. Czyli takie pewne zawieszenie, pewne przesunięcia. Także dużo się będzie przesuwać. Wielu z Was będzie na urlopach. Może będziecie brali urlopy, a jeżeli nie, to nic się nie będzie chciało. Jest to tydzień zadbania o
swoją psychikę przede wszystkim. Również zadbanie o swoje nogi, bądź poćwiczenia nóg. A także jakieś tematy związane z nogami. Pamiętajcie, że nogi nas noszą całe życie, także są bardzo, bardzo ważne. Wszelkie sprawy z nogami są bardzo ważne w tym tygodniu. No i nogi i psychika, ale tematy takiego zawieszenia. Niektórzy będą czuć się pomiędzy światami, pomiędzy życiem tutaj fizycznym, a życiem duchowym, takie lekkie zawieszenie. Pamiętajcie też, że jeżeli czujecie się czasami tak, że nie możecie się skupić, nie możecie jakby się odnaleźć, to tak naprawdę mózg potrzebuje odpocząć, dlatego tak się czujemy. No dobra, baranek gotowy, piszecie. I zobaczymy, co u baranka na ten tydzień. Wyskoczyła mi wcześniej karta i odwróciła się już tutaj. Bardzo piękny tydzień, drogie baranki. To znaczy, ważne sprawy dotyczące, jeżeli są baranki w małżeństwach, to tutaj tematy małżeństwa dość istotne. Warto też poświęcić czas Twojemu związkowi, Twojemu małżeństwu, jeśli jesteś właśnie w związkach zalegalizowanych. Fantastyczny czas na jakieś dodatkowe źródło dochodu, także tutaj przyjdzie jakieś spełnienie, przyjdzie jakaś propozycja odnośnie dodatkowego źródła dochodu, bądź wpadną jakieś ekstra tutaj pieniążki. A Dawid mnie pyta, czy w Holandii też tak gorąco. No kochani, właśnie nie. Ja słyszę o tych upałach, ale ja jestem w sweterku dzisiaj, jak widzicie, kochani. U nas jest w Holandii, przynajmniej w Amsterdamie, jest bardzo deszczowo od niedzieli i jest zimno, także nie ma upałów i gorąca. Także wszystkim, którym gorąco, to trochę zazdroszczę. No dobra, kochani. O dobra, Marta, świetny komentarz na Facebooku. A no dobra, wracamy. Marta pisze, że to nie jest transmisja dla opętanych i trzeba opętani, proszę, aby opuścili tą transmisję. Dobra, kochani. Kasia mówi, że wyglądam przepięknie. Nawet w swetrze, dobra. Dzięki, kochani. Dobra, idę do baranka z powrotem. Także baranku drogi, przepiękna energia u Ciebie, fajny tydzień dla Ciebie, także jeżeli chodzi o właśnie dodatkowe źródło dochodu, o łączenie też jakichś dwóch ważnych spraw w Twoim życiu, to znaczy na przykład szkoła i praca, albo praca i biznes, albo etat i dodatkowe źródło dochodu. Także fajny czas na łączenie. Bardzo fajny czas też na zadbanie o zdrowie i na jazdę na rowerze, także polecam. Tutaj wiatr we włosach, także może ktoś tutaj z Was kupi sobie motor, skuter, czy też motor, skuter, bądź jakiś inny jednoślad, może hulajnogę na przykład. Także też to będzie bardzo, jeżeli macie takie pomysły, to jest świetny pomysł w tym tygodniu. Także tutaj Mars bardzo dobrze się czuje w tym tygodniu, a Mars to jest Wasz opiekun, także będzie Was dosyć mocno wspierał. Ponadto fantastyczny czas na ustalenie daty ślubu, na ustalenie na przykład, na podjęcie decyzji o powiększeniu rodziny. Płodność dosłowna i płodność finansowa koło Was. Tutaj też bardzo dobry czas na poświęcenie troszeczkę, czasu dla siebie odnośnie swojej urody. Bardzo też fajny czas na wzmocnienie relacji mama-dziecko, albo z Twoją mamą, albo z Twoim dzieckiem. Także piękny czas. Dobry też czas na uczucia, na stanie się kobietą życia dla kogoś ważnego, bądź też staniem się ukochanym mężczyzną dla ukochanej kobiety, bądź też mężczyzny. Także wspaniały czas pod każdym względem praktycznie, także wykorzystajcie ten czas dla siebie i pamiętajcie, co jest dla Was ważne. Rada i ostrzeżenie dla Was, drogie baranki.
fajny czas. Istotne też tematy z Twoim mężem, z Twoją żoną, ale też z Twoją mamą, z Twoim dzieckiem. Natomiast tutaj są same pozytywy, kochani. No i dobrze, kochani, karta rada. Postaw na siebie. W tym tygodniu, baranki, myślicie tylko i wyłącznie o sobie, o sprawach egzystencjalnych, o tym, co mam zrobić, aby mi było dobrze. Tu nie chodzi o dowartościowanie ego, tylko chodzi o to, żebyś się czuł cudownie. Czyli jeśli masz ochotę spędzić więcej czasu z mamą, zrób to. Jeśli masz ochotę spędzać czasu więcej z Twoim mężem, zrób to. Jeśli masz ochotę popracować więcej w jakimś ekstra biznesie, w dodatkowej pracy, zrób to. Także rób to, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się sobą, gdzie jest Ci dobrze, miło i przyjemnie. Troszeczkę zwróćcie uwagę w tym tygodniu na migreny, na głowę. Jeśli przyjdzie taki czas, to pamiętajcie, że trzeba tutaj właśnie o siebie bardzo mocno zadbać. Zwróćcie też uwagę na jelito grube, panowie, sprawy męskie. A co anioły Wam powiedzą? Ładny czas, baranki. Bardzo taki bezpieczny tydzień. Norymbergie, pozdrawiam. Kochani, kolejność macie w opisie, to znaczy Facebook, bo na Instagramie nie zdążyłam napisać. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o transmisjach, jeżeli klikniesz trzy kropeczki przy tej transmisji, zaznaczysz, aby Cię powiadamiano, to tak będzie, kochani. Anioły, pamiętaj o równowadze, drogi baranku. Pamiętaj, że działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdech i wydech. Jeśli ograniczysz się tylko do wydechów, czyli dodawania lub wdechów, przyjmowania, wypadniesz z obiegu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a utrzymasz w ten sposób optymalny stan zdrowia, energii i motywacji. Także baranki drogie, równowaga między właśnie dawaniem a przyjmowaniem na ten tydzień bardzo ważny. Pamiętajcie też, że ten tydzień to jest 26, czyli ósemka. Ósemka, jak przewrócimy, jest to znak nieskończoności. Co dajesz, to wraca. Co dajesz, to wraca. Także i tej równowagi, i cudownego tygodnia dla Was życzę Wam, drogie baranki. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy, kochani, do byków, byku drogi. Czy są byczki? Brukselę pozdrawiam serdecznie. Byczku. Drogi byku, co u Ciebie na ten tydzień? Przytulisz fajne pieniądze, także byk się czuje najbezpieczniej, kiedy jest stabilny finansowo. Bardzo fajna kasa idzie, także jeżeli macie biznes, świetne zlecenia. Jeżeli czekasz na jakąś decyzję odnośnie pracy, ona przyjdzie. Także bardzo pozytywne tutaj wiadomości odnośnie finansów, odnośnie pieniędzy. Ważne tematy dotyczące Ciebie, ale też dotyczące być może innego byka, panny i koziorożca. To jest też taki czas odcinania kuponów, można powiedzieć. Także aż tak bardzo dużo się w tym tygodniu nie napracujecie, a bardzo dużo otrzymacie. Także piękny czas odnośnie tutaj pieniędzy oraz spraw zawodowych. Bardzo stabilnie, bardzo spokojnie będziecie jakieś tematy omawiać, być może komuś też możecie też pomóc w czymś finansowo, także będzie dużo też rozmów o pieniądzach. Ponadto tutaj też, jeśli chodzi o zdrowie, zwrócić uwagę na kręgosłup, drogie byczki.
Walię pozdrawiam serdecznie. No dobrze, widzę, że w Niemczech też pada, piszecie. No także u nas po tej stronie, w krajach tych zachodniej Europy pada, kochani. No dobrze, witam wszystkich tych, którzy dołączają. Byczku drogi, rada i ostrzeżenie dla Ciebie. Karta rada dla Ciebie. Spędź trochę tutaj czasu w tym tygodniu, bądź zadzwoń do swojej mamy. Bądź relacja bardzo istotna, tutaj ważna na poziomie mama-dziecko. Także poświęć czas swojej mamie, bądź swojemu dziecku, ale też zainwestuj w swoją urodę. Kup sobie na przykład jakiś ekstra ciuszek albo zadbaj o swoją urodę. Tutaj, także zainwestuj dokładnie pieniądze, także możesz śmiało zainwestować w sposób dosłowny swoje pieniądze. Zwróć też uwagę na układ pokarmowy, układ hormonalny, także tutaj też warto w siebie pod tym względem zainwestować. Nic się złego nie dzieje, jest to bardzo bezpieczny tydzień dla Ciebie, tutaj drogi byku. Także możesz porozmawiać na przykład o pieniądzach ze swoją mamą czy ze swoim dzieckiem. Także o różnych wszelkich zabezpieczeniach. Pieniędzy z pewnością Ci nie zabraknie. Także inwestuj w siebie, możesz śmiało w tym tygodniu wydawać i robić coś dla siebie. Dla byczków niektórych bardzo dobry tydzień na zdecydowanie się na powiększenie rodziny. Także tutaj też panie byczki możecie stać się ukochaną osobą tutaj dla kogoś. Także uczuciowo też bardzo fajny czas. Ponadto panowie możecie znaleźć miłość życia, kobietę marzeń właśnie w tym tygodniu. Bardzo płodny tydzień dla Was dosłownie i w przenośni. Płodny finansowo i płodny dosłownie. Także jeśli ktoś nie chce się powiększać, nie chcę powiększać rodziny, to uważajcie. No i zobaczymy, co anioły powiedzą. Nuda po prostu. Nuda na razie. Tak ładnie, że aż nudno. Co anioły? No, drogie byczki, nowy partner dla niektórych. Także poznanie nowej osoby tutaj w tym tygodniu dla niektórych z Was, gdzie poczujecie się cudownie, gdzie rozkwitniecie. Uwaga, bo szybka ciąża może być tutaj, byczki. Także pamiętajcie też, że żadne w życiu spotkanie nie jest przypadkowe. To dotyczy również innych osób, nie tylko partnera, a jest ono zaaranżowane wręcz przez siły wyższe, można tak powiedzieć. I zwracaj, drogi byku, w tym tygodniu uwagę baczną na nowych ludzi, bo jest to tydzień karmiczny bardzo i będziesz poznawał, drogi byku, w tym tygodniu osoby z przeznaczenia, osoby z poprzednich wcieleń. Rozpoznasz te osoby po tym, że wydają Ci się znajomi, będą też przynosić do Twojego życia otuchę i poczucie bezpieczeństwa. Także zwracajcie uwagę na nowe osoby, to są zarówno i kobiety, i mężczyźni, i przyjaciele, i koleżanki, i sąsiedzi być może, i współpracownicy, no i partnerzy. Także otwórz się również na nowe znajomości w tym tygodniu. No to Wenus Twoja będzie tutaj do tego tutaj dążyć. Wenus opiekuje się bykiem i wagą. A Wenus jest w bliźniętach, a jak wiemy, bliźnięta do ludzi cały czas uciekają, także i lgną do ludzi. Także zwracajcie uwagę bacznie na nowych ludzi i otwórzcie się na nich, bo wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pozdrawiam serdecznie wszystkie byki! Cudownego tygodnia dla Was. Idziemy do bliźniąt. A ja anioły widzę cały czas i to takie wysokie anioły. Tutaj. Wysokoduchowe, o tak miałam na myśli. No dobrze, idziemy do bliźniąt.
Zobaczymy, który nam tutaj znak zodiaku mi po prostu zepsuje humor. No zobaczymy, kochani. Fajny tydzień, tak jak mówiłam, nów księżyca w raczku będzie bardzo, bardzo przyjemny, emocjonalny, ale przyjemny. Fajnie, widzę Was ponad 1000, czyli jesteśmy u siebie, tak jak powinno być, czyli wszyscy są. Jak jest 1000 osób, to znaczy, że wszyscy są obecni. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy dołączają. Bliźnięta drogie. Kolejność macie, kochani, w opisie. Jesteśmy przy bliźniaku. I zobaczymy, co w tym tygodniu dla bliźniąt. Bardzo fajne spotkania, miłe spotkania przy jedzeniu, przy fajnym jakimś drinku być może. Tematy diety również do przerobienia. Czegoś, drogi bliźniaku, pijesz bądź jesz za dużo, a czegoś za mało. Także zwróć uwagę w tym tygodniu na dietę Twoją. Także na to, jak się odżywiasz, ale dużo fajnych spotkań z ludźmi. Tutaj głównie też mogą być to osoby spod znaku raka, skorpiona bądź ryb. Miłe spotkania właśnie przy kolacji, czy przy barbecue, jakieś zaproszenia tutaj przy jedzeniu. No wiemy, oczywiście, kochani, słońce u raka, no to się je dobrze. Także, także bliźnięta drogie, bardzo fajny czas na korzystanie z życia, na korzystanie z urlopu dla niektórych, na zmieniane diety na bardziej warzywno-owocową oraz zastosowanie więcej ziół i zup w Waszej diecie. Bardzo przyjemny tydzień, bardzo miłe spotkania. Rada i ostrzeżenia. Akurat przed Skorpionem masz tutaj ostrzeżenie, także uważaj na zodiakalnego Skorpiona, bo może Cię ugryźć, może ukuć śmiertelnie, tak, taka przenośnia. Ale pamiętaj też, że w tym tygodniu będzie musiało się coś zakończyć, jakaś być może ważna relacja dla Ciebie. Coś, co Ty tak naprawdę podskórnie już od dłuższego czasu czujesz, że coś nie funkcjonuje i coś nie działa. Może być to też relacja z zodiakalnym Skorpionem. Karta Rada i Ostrzeżenie. Zwróć uwagę też na swoje kości, ale też, no niestety, dla niektórych spotkanie, miłe spotkanie z rodziną, miłe spotkanie z przyjaciółmi, ale niestety na pogrzebie kogoś. Nie widzę kogo. Także dla niektórych taka informacja może przyjść. Karta Rada też dla siebie. W swojej diecie powinieneś mieć więcej wapnia. Także też dieta wapniowa tutaj bardzo istotna dla Ciebie. Zwróć uwagę na układ kostny. I karta Rada, trzeba coś zakończyć, aby coś nowego rozpocząć. Rada od aniołów dla Ciebie. Rada od aniołów. Niektóre bliźnięta mogą poznać w tym tygodniu, bo Wenus w Waszym znaku, więc to też sprzyja tutaj relacjom, więc ktoś, kto jest wdowcem bądź wdową, to będzie właściwa osoba dla Ciebie. Rada. W tym tygodniu bliźnięta drogie, Wenus, planeta w Waszym znaku i anioły również tutaj proszą, dostrzegaj tylko miłość. Także nie zwracaj. To jest miłość szeroko pojęta. Dostrzegaj miłość, skup się na miłości, jeśli chodzi o relacje Twoje te romantyczne, ale dostrzegaj miłość do całego świata, czyli patrz trochę oczami aniołów na innych ludzi. Nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki, nieporozumienia. W każdym człowieku, również w sobie, drogi bliźniaku, dostrzegaj tylko miłość. Całkowite tutaj skupienie się na miłości przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Pamiętaj o tym. Nawet jeśli ktoś wkurza Ciebie, jeśli kogoś nienawidzisz,
dostrzec, proszę dostrzec w tej osobie coś dobrego. Na pewno ma jakieś dobre strony. Pamiętaj, że nienawiść niszczy, a miłość uzdrawia. A ten tydzień podczas tego nowiu księżyca w raku jest tutaj cudowny na właśnie oczyszczenie i uzdrowienie i rozpuszczenie wszelkich negatywnych emocji. Pozdrawiam serdecznie wszystkie bliźnięta, udanego tygodnia dla Was. Idziemy do raczków! Drogie raki, które macie w tym tygodniu urodziny, 100 lat dla Was, spełnienia marzeń, dużo miłości, wspaniałych przyjaciół wokół siebie, spełnienia tutaj i samorealizacji, ale też miłości przede wszystkim, o jakiej marzycie i wszystkiego dobrego i 100 lat dla Was. Raczki, drogie, już jutro będziecie w pierwszej kolejności, pamiętajcie, bo jutro transmisja z okazji nowi księżyca w zodiakalnym raczku i zaczynamy jutro od Was. Fajnie. Raczki, drogie, co za tydzień dla Was? Księżyc w Waszym znaku i Słońce w Waszym znaku. Czegoż chcieć więcej? Natomiast to jest takie kombo emocjonalne dla Was w tym tygodniu. Fajnie, pięknie, piękna energia, oby tak dalej. Raczki, drogie, w tym tygodniu tak naprawdę poznacie, kto jest Waszym przyjacielem. Zobaczycie, drogie raki, jak wielu macie przyjaciół i prawdziwych macie przyjaciół. Także skup się na przyjaźni, skup się na godzeniu być może też innych osób w otoczeniu. Także może pomóż komuś się pogodzić, może warto też komuś pomóc finansowo. Zadbaj o pozytywną atmosferę wokół Ciebie, bądź przyjacielem dla innych ludzi, a będziesz miał wspaniałych przyjaciół. Także istotne tematy związane z jakimś zodiakalnym strzelcem i pamiętaj, łącz, a nie dziel, a przyjaźń w tym tygodniu jest dla Ciebie przeznaczeniem. Bardzo fajnie też czas w uczuciach dla Was, oprócz tego, że Twój partner, Twoja partnerka jest Twoją kochanką i ukochanym Twoim partnerem, to okaże się też najlepszym z możliwych przyjaciół dla Ciebie, także najlepszym przyjacielem. Piękna energia. Możecie też właśnie śmiało liczyć na przyjaciół, z pewnością ich macie. Rada i ostrzeżenie dla Was. Natomiast pilnujcie urzędów, drogie raczki, bo możecie chodzić z głową w chmurach tutaj. Także na to tutaj szczególnie uważać. Także jeżeli jesteś też zależny od kogoś finansowo czy zawodowo, dostosuj się do reguł Twojego szefa czy Twojego team lidera, a może jesteś zależny od swojego stałego partnera finansowo, zawodowo, domowo, to warto się tutaj też do tych, akurat w tym tygodniu, do tych zasad dostosować. Basia pisze, przyjedź do nas na Florydę, ale to ja czy ktoś inny? Przyjadę. Amerykę planuję, kochani, na przyszły rok, ale to tak na razie nieśmiało mówię. Na dłuższy czas. Także Amerykę Północną oczywiście, nie południową. No dobra. W każdym bądź razie, wracając do raczka, tutaj pilnujcie też urzędów. Także sprawy, jeżeli masz jakieś trudne sprawy urzędowe, idź i rozmawiaj. Jak z kumplem, jak z przyjacielem, z tym urzędnikiem oczywiście. Wszystko załatwisz polubownie. Możesz się też śmiało dogadywać z urzędami, ale nie bój się, nie uciekaj. Idź i rozmawiaj. Śmiało możesz, raku drogi, liczyć na jakiegoś ważnego mężczyznę w Twoim życiu. To może być mąż, to może być szef, to może być tata. Także ktoś, może być brat, bardzo silna osobowość. Możesz też tutaj liczyć śmiało na osobę spod znaku barana. Natomiast pilnuj urzędów, uważaj na urzędników, pilnuj dokumentów, zwróć uwagę na migreny, na urazy głowy w tym tygodniu.
bo chodzisz trochę z głową w chmurach. Ponadto też hemoroidy dla niektórych i sprawy męskie dla mężczyzn. A co powiedzą anioły? Kochani, idziemy po kolei. Kolejność macie w opisie. Jesteśmy przy raku. Co anioły na to wszystko? Raczku drogi, to jest tydzień, gdzie ty musisz być absolutnie ze sobą szczery. Nie wysyłamy obrazków, bo będę blokować te osoby Facebook. Już to właśnie zrobiłam dzisiaj. Nie ma sentymentów. Ktoś, kto wyśle obrazek, to będzie ostatni obrazek na mojej transmisji tej osoby. No dobra, kochani, i teraz tak, wracając do raczków. Bądź raku drogi ze sobą szczery. Możesz oszukiwać i czarować cały świat. Natomiast samego siebie nie oszukasz. Spójrz w głąb swojego serca. Spójrz w swoje tutaj wnętrze. Nie bój się prawdy i nie uciekaj przed prawdą. Możesz bezpiecznie tą prawdę przyjąć. Anioły są przy tobie i będą, nawet jeśli ta prawda okaże się dla ciebie bolesna. Także jesteś otoczony opieką anielską. Anioły wesprą cię i przeprowadzą cię przez niezbędne zmiany w twoim życiu. Skup całą uwagę na swoich prawdziwych pragnieniach, a przybędą te pragnienia do ciebie na skrzydłach aniołów. Przepięknie, drogie raczki. Cudownego tygodnia dla was, udanego Nowiu Księżyca. Zapraszam was jutro na transmisję Nowiu Księżyca w Raku i jeszcze raz 100 lat dla wszystkich raczków. Idziemy do lwów. Lwy i lwiczki. Lwy i lwiczki. Widzę cię, Zosiu. Pozdrawiam serdecznie. Paryż. No dobra, kochani, czy są lwy? Na razie było miło do prawie połowy. Zobaczymy, co u lwów. Romansowo, pięknie, karta kochanków mówi o tym, że po pierwsze, niektóre lwy będą się zaręczać, będą ustalać daty ślubu bądź daty właśnie zaręczyn. Ponadto też będziecie wchodzić w jakieś relacje tutaj bardziej poważne, także romansowe. No niestety też niektóre lwy będą musiały wybrać, jeżeli jesteś w trójkącie miłosnym, albo czworokącie, albo sześciokącie, to będziesz musiał z tego wyjść. Trzeba będzie wybrać pomiędzy dwiema osobami, bądź też dwoma sytuacjami jakimiś w twoim życiu. Też tutaj lwy będą podpisywać jakieś kontrakty, jakieś umowy ważne, wiążące. Dobry tydzień dla lwów, które chcą wchodzić we współpracę, w spółkę. Także bardzo dobry tydzień na współpracę, na spółkę. Istotny też tydzień dla tematów związanych z waszym rodzeństwem. Także kontakt z rodzeństwem tutaj mocno istotny. Jeżeli tutaj jesteś, drogi lwie, innej orientacji seksualnej, to znaczy jesteś biseksualny bądź też homoseksualny, to jest tutaj ten tydzień na ujawnienie się. Rada bądź ostrzeżenie dla ciebie, drogi lwie. Zwróć też, drogi lwie, tutaj uwagę na układ pokarmowy i hormonalny w tym tygodniu. Karta rada dla ciebie. Bardzo istotny kontakt z wróżką tutaj jest. Także nie wszystko lwy będą w stanie ogarnąć tutaj właściwie. Niektóre lwy mogą nie wiedzieć, co mają wybrać. Jeżeli, drogi lwie, uwikłałeś się w jakąś właśnie jakieś trójkąty, czworokąty i nie wiadomo co jeszcze, to pamiętajcie, drogie lwy, że
Jeżeli nie wiesz, kogo wybrać, na przykład żonę czy kochankę, wybierz kochankę. Jeśli jesteś płci żeńskiej, jeżeli zastanawiasz się, czy mąż, czy kochanek, wybierz kochanka. Tak karty tutaj podpowiadają. Istotne tematy tutaj spirytualne. Warto skontaktować się z kapłanką, z wróżką. Tutaj nie wszystko widzisz, dlatego że twoje słoneczko, twój opiekun jest teraz w księżycu, czyli księżyc jest w słońcu, słońce jest w raku, przepraszam. Także słońce jest tutaj u raka. Także i księżyc jest u raka, więc nam to zamydla, tak? Także nie widzisz wszystkiego, trochę żyjesz w iluzji, także nie jesteś w stanie też podjąć właściwych decyzji. Karta rada dla ciebie, podpisuj umowy. Fantastyczny czas na podpisywanie dokumentów, podpisywanie umów. Bardzo dobry czas na kontakt z księgową, czy z notariuszem, wszystko co dotyczy, czy z ubezpieczycielem, wszystko co dotyczy tutaj ważnych dokumentów legalizujących bądź zabezpieczających w twoim życiu. Karta rada też dla pań. Warto się przebadać, sprawy kobiece, dół konkretnie, czyli cytologia i inne sprawy. Także o to tutaj warto też zadbać. Warto też lwy zadbać o siebie, jeśli chodzi o suplementację bądź zmianę leków. Ponadto też wszystkie umowy czytaj. Dowiedz się też, wyedukuj się na temat nowych przepisów, które mogą ci pomóc, a które mogą tobie zaszkodzić. Jeżeli masz w swoim otoczeniu przyjaciółki, koleżanki, które są singielkami, bądź nie wiadomo jak to u nich jest, to warto słuchać tym osobom. Ponadto, drogi lwie, jeszcze dużo tych rad u ciebie. Ponadto, bądź dyskretny, nie popisuj się, nie mów nic o sobie, nie sprzedawaj swoich pomysłów, bądź dyskretny. Jeśli ktoś przychodzi do ciebie i się tobie zwierza, również nie paplaj. Trzymaj wszystko dla siebie. No dobra, kochani. I teraz zobaczymy, co anioły powiedzą dla lwów. Co anioły powiedzą dla lwów? Idziesz miarowym postępem. Chciałbyś być może szybciej, żeby coś się działo w twoim życiu, żeby życie nabierało tempa. Przyjdzie czas, kiedy słońce będzie w twoim znaku. Anioły podziwiają cię za postępy tak naprawdę, jakie już poczyniłaś, już poczyniłeś. Pamiętaj o miłości w każdej, tutaj, w każdym momencie twojego życia, we wszystkim, co robisz. Czyli podlewasz kwiaty, ma być miłość. Jeśli idziesz do pracy, z miłością. Jeśli rozmawiasz z przyjacielem, z kochanką, z mężem, też z miłością, z dziećmi. Także wyraźnie anioły to wszystko widzą, jak wzbogacasz świat swoimi myślami i uczuciami i miłością. Nikt nie ma wątpliwości, że ty masz serce, drogi lwie. Także anioły cię podziwiają, idziesz miarowym postępem. Także nie da się teraz zrobić żabiego skoku, tylko wszystko małymi kroczkami. Pozdrawiam serdecznie wszystkie lwy, udanego tygodnia dla was. Irenka pisze, że bardzo piękne. No i fajnie. Mocno taki filozoficzny przekaz dla was, ale mam nadzieję, że zrozumiałyście i zrozumieliście, o co chodzi. Panna. Proszę, lwy i lwiczki, kociaczki. Panna, co u panny na ten tydzień? Już niedługo słońce przejdzie do waszego znaku. Znaczy już niedługo, za miesiąc, ale to już blisko. I wtedy to będzie czas na żabi skok. Kto mnie wkurzył dzisiaj? Nikt. Ja nie jestem wkurzona.
Nie wiem, skąd takie wnioski. Absolutnie nie. O, żeby mnie wkurzyć, to trzeba się mocno postarać. No dobra, kochani. Panienki drogie. Co u Was na ten tydzień? No i wiadomo, połowa tutaj horoskopu i się zaczyna. Konflikty. Z kimś tu będziecie wojować. Za dobrze już było ostatnio, drogie panny. Także konflikty, wojny i afery, można powiedzieć. Także zwłaszcza z osobą spod znaku bliźniąt, wagi i wodnika. Także uwaga na konflikty. Lepiej się z tych konfliktów wycofywać. Ale też, panienki, możecie mieć tutaj mocno tutaj taki czas, gdzie możecie trudny czas, jeśli chodzi o konflikt wewnętrzny ze sobą. Także wojowanie i bitwa i kłócenie się. Także pyskowanie również. Także uwaga zwłaszcza na bliźniaka, wodnika i wagę. Rada dla Ciebie. No, już to chyba było u Was, drogie panienki. No jak się nie da argumentami logicznymi i ktoś nie rozumie, co do nich mówi, co do niego mówisz, to trzeba może po prostu przyłożyć. Trzeba może po prostu siłą, bo tutaj karta rada jest, że jeżeli masz być przez kogoś pobity, to Ty zacznij się bronić. Także tutaj naprawdę będzie ostro, drogie panny. Karta rada dla Was, odwagi. Na pewno nie możecie się chować jak ten rak pod kamień w tym czasie, tylko trzeba wyjść. Jak już wojujecie, to na całość. Także agresja i przemoc psychiczna, fizyczna w tym tygodniu się pojawia. Natomiast jak już, to Wy kogoś, a nie pozwolić się komuś. Śmiało możecie liczyć na osobę spod znaku lwa. Także lew tutaj może stać po Twojej stronie, może obronić, ale też bardzo silna kobieta, ósemka numerologiczna, brunetka, ciemne oczy. Tak, taka osoba również Tobie może bardzo, bardzo mocno pomóc. Karta rada dla Ciebie. Może warto wybrać się na siłownię, może właśnie tego Twój organizm potrzebuje, ale też wzmocnij odporność w tym tygodniu. To jest bardzo, bardzo ważne. Uwaga na agresję psychiczną i fizyczną. Śmiało możecie dać komuś mordę. No. Tak jest, kochani. Marta pyta, czemu panny mają zawsze przejść? No nie zawsze. Miałyście 2 tygodnie bardzo ładne. No dobra, kochani, zobaczymy, co anioły na to wszystko. Cześć Ewuniu, pozdrawiam Cię serdecznie. Oprócz tego wszystkiego, że będziecie w konfliktach i będziecie w jakichś agresywnych momentach, anioły Wam radzą, znajdźcie czas, przede wszystkim, drogie panienki, na radość. Pamiętajcie, radość jest najwyższą energią. To są najwyższe wibracje zawsze i to jest takie, kiedy się cieszymy, mamy i jesteśmy szczęśliwi, mamy poczucie, że wszystko jest możliwe, że wszystko może się zdarzyć pięknego dla nas. Pamiętaj też, że źródłem radości jest wdzięczność za dary, więc każdego dnia dziękuj za to, co masz. Nawet jeśli wchodzisz w konflikty, dziękuj, że coś Ciebie to nauczyło. Także pamiętaj też, aby znaleźć chociaż te 20-10 minut na śmianie się. To możesz wywołać sztucznie, a możesz wywołać naturalnie. Także ponadto też oglądaj na przykład komedię, czy oglądaj śmieszne zwierzęta. Coś, aby siebie rozśmieszyć, bo wtedy podwyższasz swoje wibracje i wchodzisz, i tworzysz, i przyciągasz to, co dobre tutaj do Ciebie, ale też przyciągasz bardzo wysoko wibracyjne osoby do swojego życia. Także anioły mówią o tym, znajdź czas na radość, na śmiech i podwyższaj swoje wibracje. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panny, uważajcie na siebie i udanego tygodnia dla Was.
Waga, no zobaczymy, co z tą wagą. Poleciałam w świat i cudownie, a cały czas lecę w świat. Pięknie. Cudownie, kochani. Jeśli jesteś wdzięczny, jeśli korzystasz z radio ostrzeżeń, puść w świat, udostępnij jako wymianę energii między nami. No dobra, kochani, wagi, co u Was na ten tydzień? Co u wag na ten tydzień? Czy wagi są i skąd przybywają? Waga musi być oczyszczona. No to było już mówione miesiąc i dwa miesiące temu, ale zanim waga się zdecyduje, no to faktycznie może trochę zejść miesiące, dwa, może rok i dwa. No dobra, wagi drogie, co u Was na ten tydzień? Nic się nie dzieje. Leżysz, śpisz, jesteś zmęczona. Także nie ma sensu kupować kredensu, drodzy. nie ma sensu robić nic. O, może tak. Także nie ma sensu się wysilać tutaj, drogie wagi. Ten tydzień wykorzystajcie, aby po prostu odpocząć. Niektóre wagi na urlop, a inne wagi po prostu się wyspać. Także jeżeli masz, droga wago, jakieś chroniczne zmęczenie, ten tydzień jest po to, aby właśnie o to zadbać. Ponadto jakieś chroniczne zmęczenie może tutaj wyjść. Nic się nie będzie działo, także zastój całkowity. Jeżeli będziesz o coś walczyć, będziesz się o coś starać, mówię od razu, że nic z tego nie będzie. Taki trochę zamrożony tydzień w uczuciach, w relacjach, w biznesie, w pieniądzach. Nic się nie będzie działo właściwie. Także zamrożone wagi, mogłabym powiedzieć. Ponadto też, no niestety z przykrych wiadomości możecie dowiedzieć się w tym tygodniu o przykrej informacji, dostać przykrą informację odejście z naszego życia materialnego jakiejś osoby z otoczenia. Rada i ostrzeżenia dla Ciebie. Basia jest po dwóch oczyszczeniach i dalej leży. Ale że śpisz, czy dalej leżysz na ziemi? Kochana, jeszcze trzecie oczyszczenie i będziesz fruwać. Karta rada to jest dobry czas na naukę języków obcych. To znaczy, to co możesz tylko sobie robić w tym tygodniu, droga wago, to możesz sobie pogadać. Ale jeżeli chodzi o działania jakiekolwiek, to będzie ciężko. Także jeżeli masz jakąś sprawę do wyjaśnienia, to jak najbardziej jest to bardzo dobry tydzień na wyjaśnienie słowne. Również kontakt z zagranicą, także tutaj też z obcokrajowcami, nie z osobami, które, nie z Polakami, którzy żyją za granicą, tylko z obcokrajowcami. Także tutaj jest jakaś sprawa do przegadania. Także również w tym tygodniu zwróć uwagę, droga wago, na sprawy laryngologiczne. Warto się tym tutaj warto się tym zająć. Gardło, uszy, słuch, przełyk, tutaj również zatoki. Wszelkie sprawy właśnie laryngologiczne są do zaopiekowania w tym tygodniu, ale też jeżeli czujecie, że macie problemy z gardłem czy też z wypowiadaniem się, to warto otworzyć tą czakrę gardła poprzez na przykład czytanie na głos, czy też śpiewanie na przykład pod prysznicem albo przed snem, albo po przebudzeniu. Także no, taki dziwny tydzień, ale mamy nów księżyca w raku, o tym Wam jutro opowiem, więc to jest taka bardzo sympatyzująca energia. Kochani, nie wysyłamy obrazków, osoba, która wyśle obrazek, wiem, że macie dobre intencje, niektórzy, a niestety będzie, nie będzie już mogła na Facebooku dodawać komentarzy. Będzie mogła mnie oglądać, ale nie będzie mogła dodać komentarzy. No dobra, kochani, i zobaczymy, co anioły dla wag. Zajmij się w tym tygodniu rodziną, zwłaszcza w ogóle
przyczyną właśnie, być może jesteś w jakiejś trudnej sytuacji w swoim życiu i anioły Tobie mówią, że to, co przyczyną obecnej sytuacji teraz, są emocje łączące Cię z jednym członków Twojej rodziny, więc tutaj jakaś relacja wymaga po prostu uzdrowienia. Także niech w Twoich myślach i w sercu będą kojące myśli dotyczące tej osoby. Także otulaj ją światłem, miłością i opieką w myślach. Tak to tutaj, jeżeli masz jakąś trudną relację z jednym z członków rodziny. Ponadto warto uzdrawiać bądź pomóc komuś uzdrowić relacje rodzinne. Przyjmij dary, jakie Ci ofiarują tutaj anioły w tym tygodniu. Pamiętajcie też, że w ogóle miesiąc, w ogóle ten czas zodiakalnego raka, czyli lipiec, jest właśnie zawsze takim dobrym czasem na relacje rodzinne, na spędzanie czasu z rodziną. Ponadto pamiętajcie też, drogie wagi, że warto zaopiekować się kimś z rodziny, bądź zapytać na przykład, czy nie potrzebuje pomocy. Najważniejsze, uzdrowić relacje z kimś z rodziny. To jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast jeśli ktoś z rodziny w tym tygodniu odejdzie z naszego życia materialnego, pamiętajcie, aby też otulać w myślach, wysyłać bardzo ciepłe tutaj emocje i błękitne światło wysyłać w myślach. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi. Udanego tygodnia dla Was. Niech wszystko, co dobre, się spełni, niech złe się odwróci dla Was. Idziemy do Skorpiona. Fajnie. Skorpioniki, czy jesteście? Wodny nów jutro. To też będzie Was mocno dotyczyć. Drogi Skorpionie, Belgię pozdrawiam. Polaków z Belgii oczywiście, bardzo mocno. Może tak, a może tak. Kompletne niezdecydowanie u Skorpiona w tym tygodniu. Także nie będziecie wiedziały, co wybrać, bądź kogo wybrać, na którą randkę iść na przykład. Chociaż randkowanie też tutaj jak najbardziej będzie. Także wspierające też dwie osoby spod znaku barana, lwa bądź strzelca dla Ciebie. Kompletnie niezdecydowany będziesz, taki trochę będziesz w rozkroku, drogi Skorpionie. Nie będziesz wiedział, co wybrać, ale wpadnie jakaś okazja do zarobku, do jakiegoś dodatkowego źródła dochodu, ale jest to bardzo lekka praca, bardzo lekki biznes, bardzo lekkie zajęcie się czymś tutaj, także warto z tego skorzystać. Randki oczywiście też będą tutaj miło, łatwo i przyjemnie, seksualnie również, także dość fajnie, ale tutaj mocne niezdecydowanie da się Wam we znaki. Zobaczymy, co Tarot poradzi. Skorpio w rozkroku. Tego jeszcze nie grali. No właśnie, to jest dziwne. Ale jaki ma być tutaj Skorpion, jak mama łyka na niebie, no. Mówię oczywiście o raku. No dobra, zobaczymy, co tutaj poradzą. No właśnie, jeśli jesteś w rozkroku i nie wiesz, co wybrać, bądź kogo wybrać, wybierz to nowe. Także idź nową drogą, nawet jeśli masz tutaj zaczynać od zera. Także to zaczynaj. Także i tak tutaj się nic złego Tobie nie stanie, jakbyś słońce będzie grzało Ci w plecy, aby Cię pchać, popychać optymistycznie do przodu, drogi Skorpionie. Także jeżeli się zastanawiasz, czy wybrać starą opcję, czy nową, wybierz nową. Czy jeżeli tutaj wybierasz starą pracę, czy też nową, wybierz nową. Jeżeli stary bądź nowy partner, wybierz nowego. Zwłaszcza, drogi Skorpionie. O, mama łydza będzie jutro, kochani.
W każdym bądź razie tutaj, zwłaszcza jeśli masz do wyboru, drogi Skorpionie, dużo młodszą partnerkę bądź dużo młodszego partnera, też jeśli, Skorpionie drogi, masz okazję porandkować z kimś dużo, dużo młodszym, bądź też Alfen an der Rhein, pozdrawiam serdecznie. Jeżeli też masz tutaj okazję do na przykład pracy, jakiegoś biznesu w dużo młodszym środowisku, nawet i 20 lat, to jak najbardziej idź w to. Także polecam. Kochani, polecają karty, jak najbardziej tutaj Wam idźcie w młodą, młodą energię. W każdym bądź razie, zwróćcie też uwagę w tym tygodniu na układ hormonalny, układ pokarmowy. Jeżeli są skorpiony, które się zastanawiają, czy sprawić sobie pupila, czy chcecie sobie na przykład kupić, czy przygarnąć pieska, kotka, żółwia, papugę, gekona, cokolwiek tam lubicie, to jak najbardziej zrobić to. Ponadto, skorpioniki, które mają syna, bądź wnuka, bądź jakiś jest dużo młodszy mężczyzna, młody mężczyzna, bądź chłopczyk w Waszym otoczeniu, to posłuchać tej osoby, co ma do powiedzenia, nawet jeśli ma bardzo małe doświadczenie. Jeśli ktoś jest tutaj niedoświadczony, to również skorzystać z jego tutaj rad. Może to Wam pomoże podjąć jakieś tutaj decyzje, ale nowe, nowe i jeszcze raz nowe. Pamiętajcie, że nów księżyca to są zawsze nowe początki. I zobaczymy, kochani, tutaj, co powiedzą anioły. Ale dajecie z komentarzami. No właśnie, o tej asertywności jutro będziemy również mówić. Skorpionie drogi, w tym tygodniu trzeba być asertywnym, wyznaczać swoje granice jasno, czule również, miło, z uśmiechem i stanowczo. Także pamiętaj, że aby uzdrowić pewne tutaj sytuacje w Twoim życiu, w których się znalazłeś, trzeba zacząć być asertywnym, wyznaczać swoje granice, jasno przedstawić swój punkt widzenia i to w każdej dziedzinie życia. Także asertywność i jeszcze raz asertywność, której nas nie uczono w szkole, więc uczcie, Skorpionie, sam. Dobra, cudownego tygodnia dla Was, drogie Skorpiony. Bawcie się dobrze z tym nowym. Agnieszka pisze, że nie potrafi być asertywna. Kochani, nawet możecie sobie robić takie testy, jak być asertywnym. Można je sobie pobrać z internetu. Ale asertywność też ćwiczy się dosłownie każdego dnia. Czyli nawet czy wolę zupę grzybową, czy pomidorową. To już od takich drobnych rzeczy się zaczyna. Także sprawdź, jak to działa. I zobaczysz, że poczujesz się silny i bezpieczny. Skorpiony, ja widzę te Wasze komentarze. No dobra, strzelce, co u Was, strzelczyki drogie? Jak się czujecie po weekendzie? Strzelcu, co u Ciebie na ten tydzień? Wszystko będzie możliwe. Przede wszystkim, drogie strzelce, dużo kontaktów zagranicznych, za granicą, dużo rozmów w obcych językach mi się tutaj pojawia, ale też dużo w ogóle wszelkich rozmów. Bardzo dobry tydzień na egzaminy, na na zapisanie się do szkoły językowej, na egzaminy związane właśnie z obcymi językami, na kontakty zagraniczne. Również strzelce,
zagranica może upomnieć się tutaj o Ciebie, także ktoś tutaj o kontakty zagraniczne jak najbardziej tak. Dla niektórych też osoba, tutaj nowy partner, nowa partnerka również z innego kraju może się pojawić. Bardzo dobry czas dla strzelców, które próbują wejść na scenę i mówić konkretnie dla osób, które chcą pracować głosem. Jeśli chcecie rozpocząć jakieś działalności z tym związane, to jak najbardziej, czy też kursy, czy tutaj jakieś szkolenia, to jak najbardziej ten tydzień wspaniały. Uwaga, bo może być problem z gardłem, ze sprawami laryngologicznymi, może być też chrypa, także tutaj na to akurat uważać. Przydadzą Wam się też manipulacje słowne, to znaczy wszystko tak naprawdę strzelce możecie w tym tygodniu załatwić poprzez drobną manipulację słowną. Śmiało można podkoloryzować coś słownie troszkę, może nie skłamać, ale podkoloryzować coś, ubarwić i to Wam wyjdzie na plus. Macie wszelkie narzędzia do tego, aby być szczęśliwymi, tylko działaj, nie osiadaj na laurach, tylko działaj i rozmawiaj, gadaj, drogi strzelcu. Także pokaż się z tej strony właśnie słownej. Rada dla Ciebie i ostrzeżenie. Karta rada dla Ciebie i ostrzeżenie. Rada, jeżeli strzelce mają syna, poświęcić czas tutaj na rozmowę z synem, bądź też z wnukiem, bądź też z dużo, dużo młodszym partnerem, ale jeśli partner, to jest taki naprawdę dużo, dużo młodszy. Karta rada dla Ciebie, idź nową drogą, zacznij rozmawiać z nowymi ludźmi, z nowymi osobami, szukaj kręgu nowych znajomych, z którymi masz o czym rozmawiać. Także, bo to jest Nów Księżyca, więc Nów przybliży Tobie tutaj, co tak naprawdę i kto tak naprawdę jest dla Ciebie ważny, drogi strzelcu. Idź też nową drogą, nie bój się nowej drogi, otwieraj się na nowe, nawet jeśli tutaj masz zacząć związek, czy pracę, czy mieszkanie w innym kraju od zera, to uda Ci się to perfekcyjnie. Także, drogi strzelce, cudownie. Karta rada dla Was. Tutaj zajmij się też swoimi zwierzątkami. Jeśli masz zwierzątko, to warto tutaj poświęcić też uwagę, bądź też możesz wziąć pod opiekę jakieś zwierzątko dla siebie. To też warto rozważyć. Uwaga na sprawy syna bądź wnuka, bo tutaj mogą się pojawić jakieś trudności w układzie hormonalnym czy układzie pokarmowym, ale też uwaga, załatwiaj wszystko rozmową ze swoim synem, młodszym partnerem, bądź młodszym bratem, bądź młodszym sąsiadem, słownie, dlatego że możesz być tą osobą, która uratuje tutaj tą osobę niedoświadczoną przed głupotą. O, konkretnie tak. Także czytam Wasze komentarze, zaczęła się rozśmieszać mnie tutaj. Także na to zwróćcie, kochani, uwagę. Zwróć też uwagę w tym tygodniu na układ pokarmowy, układ hormonalny. Jeżeli, drogi strzelcu, jesteś w czymś cieniasem po prostu, czyli nie masz doświadczenia jeszcze, to nie wstydź się o tym powiedzieć. Także nie bój się tego powiedzieć. Powiedzieć, że nie mam doświadczenia, nie znam się na tym, nie wiem, jak to zrobić. Także i jeżeli przyznasz się do tego, to tylko i wyłącznie na tym skorzystasz. No dobra, a co anioły powiedzą dla Was? To, co u bliźniaka było, także popuść troszeczkę, nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki, jakieś nieporozumienia. W każdym człowieku, również w sobie, dostrzegaj tylko miłość, dostrzegaj tylko coś dobrego. Także pamiętaj, że całkowite skupienie się na dobrych sprawach, na miłości, przyniesie
niewyobrażalne uzdrowienie w relacjach, ale przede wszystkim Twoje. To jest taki tydzień pod znakiem Nowiu Księżyca w zodiakalnym raku, a rak wybacza, rozpuszcza wszystko to, co trudne. Pozdrawiam serdecznie wszystkie strzelce. Udanego tygodnia dla Was, koziorożec. Koziołki, drogie, co u Was na ten tydzień? Widzę, że humory dopisują. Fajnie. Dość miły tydzień. Szwecję pozdrawiam serdecznie. Koziołki drogie, już niedługo Wasza pełnia, bo 13 lipca pełnia Księżyca w Koziorożcu, także wtedy też oczywiście na pewno będziemy mówić o tym, o tej pełni, o energii pełni. Macie, będziecie mieć swoją pełnię, także zapraszam Was na transmisję też okolice 13 lipca z okazji pełni Księżyca w Koziorożcu. Rodka pisze, kocham swój znak strzelec. Cudownie. Pięknie, pięknie. Ja kocham wszystkie znaki zodiaku. No dobra. Koziołku, co u Ciebie? Marian pisze z konta fikcyjnego. Bzdury demoniczne. Łatwo się w to wchodzi, ale później diabeł... Czekaj, co on pisze? Uciekł mi ten komentarz. Może już się usunąłeś, diabełku. Ale później się wychodzi, chyba coś takiego. No jak widzicie Mariana, to pozdrówcie Mariana. Demon, diabeł i piekło. Pamiętajcie to, stan umysłu. Jest koziołek. Ja coś pozdrawiam Cię serdecznie. Na Instagramie. Koziorożec. Brak słów, koziołku. Śmieję się z Mariana. Koziołki drogie, co to ma być? Koziołku drogi, depresja. Koziołku drogi, czekasz, co jeszcze znowu w moim życiu jebnie? Za przeproszeniem oczywiście, no ale jak można zinterpretować tą kartę? No depresja. Na dodatek do tej depresji może się niestety przyczynić osoba spod znaku wagi, wodnika bądź bliźniąt. Także uwaga, bo te osoby mogą Was unikać po prostu. Tych osób w tym tygodniu dla Was będzie najlepiej. Depresyjnie. Ciężko będziecie przeżywać nów księżyca. Zobaczymy, co jutro jeszcze się tutaj pokaże w kartach. Ponadto też koziołki, które spodziewają się dziecka. Dobra, dziewczyny piszą na Instagramie, sam jest diabłem, dlatego uciekł. No tak to działa, no. No dobrze, Kanadę pozdrawiam serdecznie. Koziołki drogie, także jeżeli dziewczyny jesteście w ciąży, kobiety, a panowie też spodziewacie się tutaj nowego członka rodziny. Uwaga! Szczególnie chronić tą ciążę, bo trudny czas tutaj dla takich osób. Także no może dojść po prostu do poronienia, także uważać na siebie. Ponadto, no jedynie co dobry czas dla Was, drogie koziołki, to koziołki, które się uczą, które studiują, które gdzieś chcą się dostać do jakiejś szkoły, na studia, poprawki. To dla Was dobry czas, ale pod każdym innym względem tragicznie. No, ujowo. Niefajnie. Także taki, no lepiej się gdzieś faktycznie tutaj w Waszym przypadku schować i brak działań całkowitych tutaj widzę w tym tygodniu. To nawet nie jest dół. To jest po prostu dla niektórych koziołków początek depresji. Karta rada dla Was, pozwól sobie pomóc, drogi koziołku. Może trzeba się po prostu udać do
do lekarza, do jakiejś osoby tutaj profesjonalnej, ale z Tobą, drogi koziołku, poradzi sobie tylko bardzo mocna osobowość. Ponadto może warto poprosić o pomoc na przykład Twojego szefa albo Twojego stałego partnera, może Twojego męża, może tatę. Także na pewno w usługach profesjonalnych idź do mężczyzny. Karta rada dla Ciebie też pomoże Ci przede wszystkim zodiakalny baran. Baran ma dobrą energię teraz, więc ma siłę na pomaganie. Ponadto też uważaj na migreny, także jeżeli zmagacie się koziołki z bólami głowy, przebadać głowę, bo to mogą nie być migreny. To może być coś poważniejszego. Także uwaga też na hemoroidy, na jelito grube oraz na sprawy męskie tutaj, bo też może Was tutaj coś dołować z tym związanego. Pilnuj urzędów, pilnuj wszelkich trudnych spraw. Niestety urząd się też o Ciebie upomni. O niektóre koziołki może upomnieć się komornik, czy też prokurator, czy też kurator, czy ktoś taki no, z urzędu nieprzyjemny. Także jeżeli masz coś za uszami, musisz się czymś chronić, chroń się chorobą psychiczną bądź też depresją. Także na to warto zrzucić, jeśli już jesteś naprawdę w dupie całkowitej, o tak to powiem. Natomiast jeżeli tutaj no, myślisz, że masz permanentnie doła, warto poszukać pomocy, bo może być to depresja, a nie dół. Natomiast jeśli jesteś studentem, jeśli się uczysz, jeśli zdajesz jakieś egzaminy, pod tym względem pozytywny tydzień i z pewnością uzyskasz jakąś licencję, jakiś dyplom, może paszport, może obywatelstwo. Pod tymi względami super. Rada od aniołów. W dupie całkowitej, Asia pisze. No koziołki, no jesteście w dupie. Ale tylko ten tydzień. I teraz tak. Koziołki drogie. Karta rada od aniołów. Poświęć czas dziecku. Jeśli nie masz, spędzaj więcej czasu z dziećmi. A może marzysz tak naprawdę, żeby pracować dla dzieci. Czy to w przedszkolu, czy w jakiejś innej organizacji. Czy też wspierać charytatywnie na przykład tutaj dzieci. Ja tu widzę, że kochają koziołki bardzo dzieci. Także, a dzieci też odwzajemnią Twoją miłość. Także tutaj akurat tematy dziecka będą bardzo mocno uzdrawiające dla Was. Jeżeli jesteś w ciąży, pilnuj tej ciąży. Pilnuj, aby to dziecko było na tym świecie. Także, bo może tutaj przydarzyć się jakaś strata, czyli tak zwane cofnięcie się duszy. Ponadto też może warto się zdecydować na dziecko, bo niektórzy już dostają depresji, bo dziecka nie mają na przykład. Także natomiast warto też oczyścić relacje z dzieckiem, tak? Także pamiętajcie też, że dzieci mają często fajne rady, takie bardzo oczywiście szczere i takie uczciwe i takie jeszcze no, egzystencjalnie świeże. Tak to bym powiedziała. Także otwórz serce również tutaj koziołki, wrócić do tematu Twojego wewnętrznego dziecka. Także rozpocząć tutaj, może należy przeczytać jakąś książkę na temat wewnętrznego dziecka, uleczyć swoje wewnętrzne dziecko. Drogi koziołku, po prostu przytul siebie, to znaczy małego koziołka w koziorożce. Tak to bym podsumowała. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się. Pozdrawiam serdecznie, udanego tygodnia dla Was. Wodniki, co u Was? Drogi wodniku, co u Ciebie? Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Witam wszystkich tych, którzy będą oglądać później. Przed nami wodnik i rybki.
będziesz zakańczał, no nieprzyjemna trochę karta, przyjemna, nieprzyjemna, drogie wodniki. Karta śmierci mówi o tym, że śmierć to jest zawsze naturalny koniec czegoś. Natomiast w mojej karcie boskiego tarota, jak widzicie tutaj na zgliszczach wyrasta biała róża. Coś musi się skończyć, żebyś mógł tutaj rozkwitnąć na nowo. Także co, nie ciąg trupa, tak Ci powiem, drogi wodniku. Także trzeba raz na zawsze coś zakończyć. Być może Twoje stare schematy myślowe, być może jakąś trudną relację, może praca, która Tobie nie służy, może branża, która Tobie nie służy. Coś zakończy się w tym tygodniu raz na zawsze. Dla niektórych w dosłownym znaczeniu może być odejście jakiejś osoby z otoczenia, z naszego życia materialnego. Także wiadomość przykra dla niektórych. Niektórzy po prostu wybierają się na pogrzeb. Też ważne tematy tutaj z zodiakalnym skorpionem, ale pamiętaj też, że koniec czegoś jest początkiem transformacji Twojej. Także tydzień mocno transformujący. Pożegnasz jakieś trudne tematy ze swojego życia raz na zawsze i wyrośniesz na nowo właśnie jak biała róża. Także wodniki, polecam Wam bardzo tutaj serdecznie tematy oczyszczające, rytuały oczyszczające, odcinające od trudnych tematów, bo ogromna szansa na pożegnanie trudnych tematów raz na zawsze. Rada dla Ciebie. Wodniki na urlop. Także tutaj, jeżeli Wy nie pójdziecie sobie na urlop, to może być tak, że los ten urlop wymusi na Tobie. Potrzebna jest jakaś pauza. Zadbaj o swoją psychikę bardzo mocno tutaj. Także coś musisz, od czegoś się musisz odciąć, coś musisz zakończyć. Być może trzeba już zakończyć z żałobą dla niektórych wodników. Także pamiętaj, daj sobie czas, wrzuć na luz i odwołaj bądź przesuń wszystko, co tylko jest możliwe. Zadbaj o psychikę, zadbaj również o Twoje nogi, nogi, które noszą Cię do końca Twoich dni. Jeśli chodzi o nogi, głównie tutaj chodzi o kości, tak? Od kości ogonowej w dół. Tutaj, tak to tutaj widzę. O to należy zadbać. Jeśli są wodniki, które zmagają się z jakąś chorobą psychosomatyczną, z jakimś zespołem, czy też z jakąś depresją, czy z jakąś chorobą psychiczną, psychologiczną, to jest ten czas, aby zakończyć leczenie, aby zakończyć, tutaj powiedzieć już dość, idę dalej silny i nie potrzebuję już na przykład leków, tak? Nie bać się tej nowej drogi. Odpocznij i idź nową drogą. Zrób sobie przerwę, zrób sobie pauzę, zrób sobie urlop. Także i również przemyśl na wolnym czasie, przy odpoczynku, tematy przemijania, tematy śmierci, tematy naturalnego końca w Twoim życiu. Małgosia pyta, jak to się dzieje, że dwie tarociski stawiają karty o sobie i każdej wychodzi co innego? Każdej tarocisce. To zależy od kart, którymi się posługujesz. To zależy też od energii tutaj danej osoby. To jest tak jak z fryzjerem bądź też z kosmetyczką. Jedna będzie Ci odpowiadać, druga nie. Jedna się będzie sprawdzać, druga nie. A jednemu będą się sprawdzać karty tarota, drugiemu będą się sprawdzać karty klasyczne. Także to zależy od wielu czynników. Także mamy miliony wróżek i właściwie każda może powiedzieć co innego, a czasami jest tak, że są też punkty wspólne. Zazwyczaj, kiedy ktoś wróży z kart tarota, to nie będzie, ktoś wierzy w tarota, nie będą mu się sprawdzały karty klasyczne. I na odwrót. Także albo jeśli ktoś na przykład wróży tylko z aniołów i wierzy tylko aniołom,
nie będzie mu się sprawdzał tarot. Także wszystko zależy, czy energia Twoja pasuje i jest synchronizowana z tą drugą osobą, z tarocistką. No dobrze, mam nadzieję, że zaspokoiłam Cię, kochana Małgosiu. No dobra. Zobaczymy, co anioły dla wodnika powiedzą. No i znowu, tutaj to jest czas na asertywność, także jeżeli potrzebujesz urlopu, jeżeli potrzebujesz pauzy, to tutaj warto o tym powiedzieć jasno i głośno, także anioły zachęcają Cię do asertywności, tak? Wyznaczaj jasno swoje granice. Ja tego nie lubię, ja sobie tego nie życzę, ja pragnę tego, ja dzisiaj nie mam czasu iść z sobą na imprezę, znaczy nie chcę iść dzisiaj na imprezę, bo chcę spać. Konkretnie mówić, wyznaczaj jasno swoje granice, bądź asertywny, drogi wodniku. Pamiętaj też, że buntować się najbardziej będą osoby, te, które przekraczają nagminnie Twoje granice. Także tutaj pracuj nad asertywnością każdego dnia. O to Cię proszę, anioły. Idziemy do rybek, a dla wodników udanego tygodnia dla Was. Rybki. Rybki, pipki, które są na końcu. Ale jutro na transmisji na końcu nie będziecie, także będziecie dość blisko swojego kuzyna astrologicznego, Raczka. Rybka z Krakowa, pozdrawiam. Dobry wieczór. Pozdrawiam Kraków, miasto królów. Co u rybek na ten tydzień? No rybki, no będziecie czuć się trochę ofiarami tego tygodnia. Takie troszkę schowane, troszkę pokrzywdzone. Zresztą jest to bardzo introwertyczny tydzień. Taki introwertyczny znaczy do środka. Wewnętrzny, trudny, tak bym to powiedziała. Niektóre rybki mogą odkryć w swoim związku kochankę bądź też kochanka. Także tutaj coś się ujawni. Może być tak, że kochanka Twojego partnera czy też kochanek ujawni się sam. Także tutaj no, dosyć trudny tydzień. Kontakt z wróżką jest tutaj mocno istotny. Zwłaszcza, że Neptun, Wasz opiekun, cofa się w Waszym znaku i jest to czas tutaj rozwijania się przede wszystkim spirytualnie, więc drogie rybki, które nie wiecie, jak to zrobić, od czego zacząć, ważne nawiązać tutaj kontakt właśnie z osobą spirytualną, konkretnie z wróżką. Niektóre rybki postanowią w tym tygodniu o byciu singlem. Także chcę być sama, chcę być tutaj, postanawiam, że idę dalej przez życie sama, sam. No i tematy kochanków i kochanek też tutaj się mocno pojawiają, ale też tematy zdrowia, czyli trzeba będzie w tym tygodniu odwiedzić aptekę. Także to mogą być suplementy, a mogą być jakieś poważniejsze tematy. Uwaga w tym tygodniu również na sprawy kobiece, jeśli chodzi o Was dziewczyny, kobiety. Także zwrócić uwagę również na cykl miesiączkowy bądź jego brak. Dla niektórych menopauza też tutaj warto się tym zająć. Wziąć leki bądź też jakieś plastry. Także temat też antykoncepcji i braku płodności również istotne w tym temacie. Nie jest to płodny tydzień dla osób, które planują powiększenie rodziny. Wręcz tutaj o płodności będziecie rozmawiać być może z lekarzem bądź o braku płodności. Tak to tutaj widzę. Odwiedzenie laboratorium bądź apteki to na 100% tutaj mi się pojawia, ale też księgowa
też i wszelkie tematy załatwiania dokumentów, rachunków, papierów wszelkich. No dobra. Natomiast, jeżeli rybki jesteście kochankami, bądź rybko, droga, jesteś kochankiem, czas na ujawnienie się. Karta rada dla Ciebie i tematy przeznaczeniowe. Karta rada, ostrzeżenie. Uwaga, badaj się. Tematy zdrowia, tematy kobiece, bo może się okazać w tym tygodniu, że chorujesz na coś nieuleczalnego, jakaś choroba nieuleczalna, która będzie wymagać właśnie leczenia farmakologicznego. Także z którą też będziesz musiała nauczyć, musiał nauczyć się żyć. Karta rada dla Ciebie też, zwróć uwagę na oczy, wzrok konkretnie, przepraszam. Także być może wadę wzroku, warto też przebadać tutaj wzrok. Dla innych rybek, zaplanuj podróż na inny kontynent. Poddaj się też i odpracuj karmę, lekcję życiową. To, co wydarza się w Twoim życiu, jest to odpracowanie karmiczne, jest to lekcja karmiczna. Pamiętajcie też, tydzień 26, 2 i 6 oznacza 8, a 8 to znak nieskończoności. Co dajesz, to wraca, co dajesz, to wraca. 26 numer również oznacza tematy karmiczne, zwłaszcza dotyczące zdrowia, pieniędzy, władzy. Karta rada dla Was tutaj, jeżeli chcesz wybrać się na inny kontynent, czy też przeprowadzić się na inny kontynent, czy też leczyć się na innym kontynencie, zrób to. Zagranica Cię woła, świat Cię woła. Pewne tematy też trzeba zacząć i otworzyć się na nowe. Pamiętaj też, że no tutaj pojawia mi się Saturn, także Saturn daje Ci srogą lekcję w tym tygodniu. Natomiast bierz to na klatę i przepracuj to, odrób tą lekcję dla siebie. Warto też tutaj skontaktować się z kapłanką, z wróżką i dowiedzieć się, jakie Ty masz tak naprawdę tematy karmiczne do odpracowania. Co jest Twoją lekcją życiową? Twoją lekcją życiową teraz, lekcją życiową Twojego życia. Po to też warto się tutaj kontaktować z osobami spirytualnymi. Natomiast pomimo tych lekcji trudnych życiowych dla Ciebie, droga rybko, anioły Ci mówią, że nie masz się czym martwić. Także wszystko zakończy się i tak pozytywnie dla Ciebie. Pozytywnie nie znaczy, że to będzie tak, jak Ty chcesz. Tylko pozytywnie znaczy przeznaczeniowo. Natomiast anioły Ci mówią, jesteś bezpieczna, jesteś bezpieczny. Wszystko znajduje się pod kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom, uczuciom, pełnym miłości do siebie, do świata, sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Pamiętajcie o tym. Także zaufać bardziej uniwers, zaufać wszechświatowi, zaufać sile wyższej, nie martwić się, nie nakręcać spirali tutaj zmartwień. Dla osób, które chorują, bądź dowiedzą się o jakiejś o czymś trudnym w Waszym życiu, czy to właśnie w sprawach uczuciowych, czy w sprawach zdrowotnych, musicie wziąć to jako lekcję życiową, musicie wziąć to na klatę. Dla osób, które chorują, dla Was autohipnoza zdrowia, czyli tak zwane powtarzanie sobie mantry zdrowia, znajdziecie to również na YouTube, to dla Was szczególnie polecam. Justyna pisze, że boi się kontaktu, bo boi się usłyszeć coś gorszego. Z psychologicznego punktu widzenia tarot zawsze obniża poziom lęku, bo Ty już wiesz, zawsze boimy się najbardziej tego, czego nie znamy. Drogie rybki, tutaj poddać się przeznaczeniu, wszystkiego cudownego dla Was, jesteście bezpieczne, udanego tygodnia
dla Was wszystkiego dobrego. Wszystkim znakom zodiaku dziękuję serdecznie, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was jutro o godzinie 21 czasu polskiego na live z okazji nowiu księżyca w zodiakalnym raczku. I dowiedz się, co ten tutaj nów oznacza dla Ciebie. Będziemy pytać, czym warto się teraz zająć, z kim spędzić więcej czasu, a w czym wyznaczyć granice lub komu wyznaczyć granice. Będą rady od aniołów, od tarota boskiego oraz od księżyca. Zapraszam Was bardzo serdecznie, udanego tygodnia dla Was i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie, Wróżka Anna.